Ignacio myślał, że jest po prostu drugim. Tym prawdziwym, że tak powiem, asystentem, jak Robsana zabrali, że tak powiem, do szpitala, operacja, w ogóle i tak dalej. Tak, i ja ci też powiem, tak. I Mourinho się z panami obraził, rozumiesz? Bo Mourinho zaczął ze mną rozmawiać, co ja mam robić z bramkarzami, że tamto. Ja mówię, Mourinho, z tego co ja wiem, to Ignacio jest asystentem. To kogo ja mam słuchać, nie? Jak się sami nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Dzisiaj robimy rzecz piękną, dobrą i szlachetną. Ponieważ po 20 latach sprowadziliśmy do miasta Porto legendę. Kolegę podopiecznego Bobiego Robsona, nauczyciela Vitora Bahii, znajomego José Mourinho. Tak, znajomego José Mourinho, człowieka, który wygrał Puchar Mistrzów, który wygrał kilkukrotnie Mistrzostwo Portugalii. Dokładnie dwa razy. Super Puchar Europy. Puchar Portugalii. I Puchar Interkontynentalny. Jest człowiekiem absolutnie rozpoznawalnym tutaj na ulicach. Śmiem twierdzić, że więcej ludzi rozpoznaje go tutaj niż w Polsce. O kim mowa? Józef Młynarczyk. Ale z nami w Porto jest nie tylko Józef Młynarczyk, jest także Grzegorz Mielcarski. Inny człowiek, który no, był ważną postacią dla tego klubu. Ważną postacią dla tego klubu, bo może nie zdobył tylu trofeów, może nie grał w tylu ważnych meczach, może nie był aż tak istotną postacią dla pierwszego składu, ale był ponoć, zdaniem Bobiego Robsona, niezbędny, jeśli chodzi o atmosferę w drużynie. No, zresztą gdziekolwiek Grzegorz nie był, czy to było Porto, czy to AEK Ateny, czy to redakcja Kanał Plus, Grzegorz zawsze jest lubiany. Przychodzimy się tu razem, tak. Zobacz, ty, Młynarczyk. A ja zobaczyłem, że dwa puchary. Super puchar. Nie odwróciłem się, no bo nie będę tam świrował, no ale jak już mieli opinię, że jedzie Młynarczyk, trenerze, to ja to mogłem wszystko. Trenerze, ja dzisiaj za pana autografu rozdałem. Zynier, trzeba wam zlasima, bo zajtra sam. Kazeri, wielu. Prezydente, tanto zanoś, pa. Tanto klas. Olha, mas estamos do mesmo tamanho. Sim, como é que... É grande a fotografia. Bo przyjeżdżał, to odzywał się raz, ale normalnie wszystkim to piętek chodziło. A później na co dzień był normalnie taki właśnie. I to jest taki jeden z tych prezydentów, właściwie ja nie wiem, ja chyba drugiego takiego prezydenta nie znam, który się naprawdę zna na piłce, to jest naprawdę taka rzadkość, nie? I który jest tak długo, prezydentem, jest po dzień dzisiejszy, mnie już nie ma, tak? A on nadal już nie gra, już ile lat nie gram, a prezydent w dalszym ciągu, że tak powiem, jest ten sam. Jest szanowany, lubiany, no, szacunek na Portugalii, niesamowity. Dudek, Młynarczyk, Pletikosa. No, Pletikosa, no, Polanko. No, Pletikosa i Boruk są Kroata. No, Boruk jest Polak. Ale jest Polak też. Pletikosa jest Kroata. Ale no, okej. Con bigotpa. Grande Porto. Super, super. Usmiałeś. No nie, bo to jednak ten czas tej rozłąki, te 20 lat, nie, to słuchajcie, to nie jest tam 2 miesiące czy 3, że człowiek wyjechał do Polski rozluźnić się, coś tam przyjechał ze z powrotem, tak? No i już jest wszystko tam. A to wiedeki minęło, 20 lat, nie? O muzeum mówili, że warto przyjechać, warto zobaczyć, warto wziąć tam, powiedzmy sobie, rodzinę, ale żeby zobaczyli, bo jest to rzecz taka mało spotykana, nie, że jest to super, wszystko fajnie zrobione i warto, żebym przyjechał i to zobaczył, no bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś ktoś przyjedzie z mojej rodziny i tak dalej. To jest mój! Jestem dziwnią, pa, otrawię! Jak tam, 7 dni.
I to, está tudo bem? Tudo, tudo bem. Bem. E tu? Tudo ótimo, está igual. Tá igual. E tu também? Vocês estão iguais. Estás barbinha. Eu estou todo lixado, pá. Eu lá envelheci aqui como eu caramba. Muita parabéns. Preocupação, muita parabéns, preocupação. Parabéns, João. Obrigado, é. Correu bem, correu bem. O Rui, pá, já fugiu? Não, não. Está aqui, não, Rui. Está a puxar, está mais pequenino. Com a idade começa a... Começa a diminuir. É só os José era gente. Grego e José. É daqueles estrangeiros, não são estrangeiros, são. Não é? São os portugueses. Portugueses, portugueses praticamente. Fazem parte da família. Sim, sim. Fazem parte da família. É um grande gosto que vês aqui, José. Sabes bem disso. Sim, sim. A pani Józefie, mamy takie jedno zdjęcie, które chcieliśmy panu pokazać. Znaleźliśmy je. Znaleźliśmy je. No, no to, to nasz sztab jest, nie? Mało kto właśnie wie w Polsce, chyba że mieliście okazję razem pracować, prawda? No, tak, samo znaczy, jak, to żo- to... tak samo jak niewiele ludzi wie, że jakiś tam Puchar Świata zdobyłem. Bo nikt o tym nie mówi. A było po Mourinho widać, że on może zrobić karierę trenerską? Tak, no, tak? Bo on błysk w oku miał. Tak? To było pewnie, pewnie. Ja się połapałem na Mourinho, jak Mourinho jeździł robić obserwacje, nie? To, co z głowy rozpisywał, wszystko w ogóle, stałe fragmenty i tak dalej, kto, gdzie, co i tak dalej, to było widać, bo Mourinho łapał błysk. Błysk. A miał taką naturalną charyzmę właśnie? Tak. Bo ktoś może powiedzieć, jakiś tam tłumacz Bobiego Robsona... Nie, to tak, który... nie do końca ten tłumacz. Przyjechał do Sportingu, Bobby i tak dalej, teraz mówi tak, ja muszę mieć jakiegoś tłumacza. Ja potrzebuję jakiegoś tłumacza. Mourinho, ojciec pracował w Setubalu. I stary, że tak powiem, Mourinho polecił właśnie Mourinho. I Mourinho się stawił na, jak gdyby na sesję u Bobiego. Bobby go zaakceptował i od tego się zaczęła współpraca. On był rzeczywiście tłumaczem Sportingu. No wiadomo. Pogonili, że tak powiem, Robsona ze Sportingu i przytulił go od razu Quinto da Costa, tak? Tak. On przyszedł jako, powiedzmy, tam cudzysłowy ten tłumacz, tak, ten tak, cały tak, czas tak, cały tak, wsparciem tak. Dla Robsona. Czyli przecież on w piosenkę może zrobić do klubu, ale sam nie było o sobie powiedzieć, że jest tym drugim. Ej, Gorek, pójdź na foto! Pójdź na foto! Dzisiaj rzesztu, jakie w sekundzie jest rzesztu de Joseph. Kale rzesztu Joseph. Kitma friend, kitma friend! Jak widziałem, że Józek tak robi, tak, to znaczy, że wygrał mecz. Wszyscy mówimy tak, witaj w domu, witaj w domu, witaj w domu. Słuchaj, to nie do każdego się mówi witaj w domu. Halo, halo, jeszcze jeden ważny komunikat Sporto. Bardzo często narzekacie, że nasze materiały są za krótkie, dlatego mamy dla Was dobrą informację. O wiele dłuższa wersja tego materiału Sporto będzie dostępna gdzie? Na kanale New Balance'a, link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Mamy piękne buty New Balance'a, bluzy New Balance'a, nieprzypadkowo, bo to właśnie New Balance nam pomógł zrealizować ten materiał, także myślę, że to będzie fajna... Zaczynamy małą współpracę, to nie pierwszy, znaczy to pierwszy, ale nie ostatni nasz wyjazd sponsorowany przez New Balance'a. I link do tego dłuższego odcinka w opisie, także klikajcie i do zobaczenia. Ciao.